Cześć, witajcie. Tym razem jadę do Grudziądza. 14 zlot samochodów amerykańskich i zabytkowych. Co mogę powiedzieć? Impreza na stałe wbiła się jak gdyby w kalendarz jak gdyby zlotów Amcarów. Impreza cieszy się ogólnie bardzo dobrą frekwencją, bardzo dobrą opinią. Oczywiście są tacy, którzy mają jakieś uwagi do tego zlotu, no ale umówmy się, no prawie każdy zlot ma jakieś tam swoje incydenty, które miały miejsce na jakichś tam poprzednich edycjach, jak gdyby, ale nie można generalizować, tak? Ja na tym zlocie jestem, nie wiem, który już nasty raz i jakby bardzo sobie dobrze chwalę. Mamy 6 maja, ale powiem wam, że pogoda jest tak z dupy, że ja to się w ogóle zabezpieczyłem. Widzicie, jak jestem ubrany, nie? To w ogóle jak będę na jakąś jesień ubrany. Zimowa czapka, gruba kufaja, gruba bluza. Tylko dlatego, żebym miał po prostu w miarę wygodnie do robienia zdjęć. Natomiast ze sobą mam w ogóle jeszcze... No koc to powiedzmy ok, nie? Chociaż mam hotel, ale... Kurwa, no nie wiadomo co w tym hotelu, czy tam jakieś ogrzewanie będzie, czy nie, bo wiesz, mi jest zimno, nie? Ogólnie około 6 stopni. W najbardziej kulminacyjnym, ciepłym momencie prognozy pokazują, że ma być 12 stopni. To sorry, no to tak sobie, nie? A jeszcze mam ze sobą kurtkę zimową na Warazie W. Prognozy w ogóle nie są optymistyczne, bo z tego co synoptycy, którzy nie umieją przepowiadać prognozy pogody, mam nadzieję, że znowu im się nie uda, bo to twierdzą, że od 11 do 19 ogólnie w Grudziądzu to w ogóle ma piździć i ma padać. No nie wiem, zobaczymy. Na razie jest coś po 9, więc póki co pogoda jest spoko. Z Gdańska jak wyjeżdżałem, to nawet było fajne słońce. Nie wiem, zobaczymy. Wbiję w jakąś tam relację z tego, co mi się uda nagrać, skręcić. Zapowiedzi są fajne. Parę aut już widziałem na stronie Megaparku, które już wczoraj przyjechały, bo zlot już się zaczął wczoraj. Ogólnie zlot jest zawsze 3-dniowy, od piątku do niedzieli. Wiadomo, z piątku na sobotę to jest taka bardziej, powiedzmy, to jest taki dzień bardziej zamknięty dla zlotowiczów, uczestników, którzy tam po prostu mogą się mniej lub bardziej z większą bądź mniejszą ilością różnokolorowych napojów integrować, tak? No dobra, słuchajcie, nie przynudzam. Zapraszam do relacji, która mam zamiar wam ją przedstawić. Na razie. No i synoptycy mieli rację. Wjeżdżam do Grudziądza i mamy deszcz. Kurde, zgadnij, no. Udało się dojechać, już dojeżdżam, już jestem na tej dróżce dojazdowej. Deszcz się uspokoił, przestało padać. Oby tak zostało. Ogólnie jestem jakieś 1,5 godziny przed czasem, więc w sumie fajnie, bo spokojnie będę mógł się rozstawić i będę strzelał tak jak zawsze, robię zdjęcia tych osób, które wjeżdżają, więc to są zawsze takie dosyć fajne ujęcia i jest szansa, że teraz też się uda. No, na razie niby na spokojnie, ale już kilka zacnych aut jest.
No dobra, mały przegląd tego, co pojawiło się na 14 zlocie samochodów amerykańskich i zabytkowych w Megaparku. Oczywiście część jest takich uczestników, że przyjeżdżają tylko na, powiedzmy, parady, przyjeżdżają tutaj na Błonie. Natomiast w Megaparku już ich możemy nie zobaczyć. Ale tak na szybko. Co jest? Mój głos transmisyjny, dzięki uprzejmości Kubusia mam z czego robić zdjęcia. No, kontrowersyjnie. Powiem wam, że tego cyklona to widzę pierwszy raz. Na żywo, w sensie tak, żeby móc go fizycznie zobaczyć. Proszę. Dziękuję. Piękne, powiem wam, piękne. Jest ten system rozrzedzania
spali ten, spali, nie? Nadmuchane i do wydechu nadmuchuje to powietrze. To przez przepisy tak, w Kalifornii, nie? Tak, ma tam właśnie... Jakie robi? Węgiel aktywny. To jest 90 rocznik, dlatego też to ma, ale jak prąd, szyby w prądzie, daleko z przodu przed Europą. Kwestia przyzwyczajenia. Rozmach z pan stawie. Nie, coś pięknego. Ile on ma? Zajebista. Fajnie w domu było. Nie? Cieplutko. Wszystko pod skrzydełka ustawione. Ze skrzydełka, ale łyżki w lodówce. O. Właśnie to po prostu. A co my to robimy, powiedz? Wyciągnęliś tam mnie. Teraz to samo. Teraz tylko się młody możesz was. Thank you.
innych autach dużo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak zróbeczko, wszystko dobrze? Czekaj, jest to już tylko dokręcę. Zaleciało na bie. No, a do Biedry jedziemy tak. Przewy G20, 8.9, dobrze mówię. Silnik? 5.7. Auto Wam znane, bo na Green Zone już było opublikowane przy poprzednich edycjach z lotu z Megaparku. Dzisiaj miałem okazję się przejechać z kolegą, który mnie tutaj podwiózł, bo robiliśmy zakupy. Zacne. No,
I teraz wracamy sobie do Megaparku. Starty. Dobra. Na imprezownia? O, panie! Burdelówek! No nieźle, nieźle. Stoliczek jest, fotele kapitańskie są, kanapa jest, czego chcieć więcej? Nie no, oświetlenie robi robotę. V8-meczka fajnie chodzi, słychać. Słuchajcie, tak to mniej więcej wyglądało. Wracam już z Grudziądza, ze zlotu cyklicznego, 14 zlotu samochodów amerykańskich i zabytkowych w Grudziądzu, organizowanych przez Megapark w Grudziądzu. No i co mam wam powiedzieć? No, było parę fajnych aut, Mercury Cyklon GT, mega fajne auto. Chyba właśnie pierwszy raz widziałem ten samochód na żywo i naprawdę robi wrażenie, fajnie wygląda. No, biały Lincoln Continental Mark IV, no mam słabość do tego modelu, więc każdy mi się będzie podobał, nieważne w jakim będzie stanie, dla mnie to są najlepsze fury ever i ten też był mega zajebisty, cały na biało, biała tapicerka, więc no mega fajny. No co, był oczywiście, też już ostatnim razem go widziałem, fajne Eldorado. No i co? No i ogólnie było całkiem sympatycznie, całkiem fajnie, mi się podobało. Pogoda, wbrew temu co zapowiadali synoptycy, była bardzo fajna. Nie było słońca, ale nie było też deszczu specjalnie, było pochmurno, ale nie padało, było stosunkowo ciepło. Więc to wszystko co pieprzyli synoptycy, to się nie sprawdziło. Co to teraz jest bardzo fajna pogoda, jak wracam. No właśnie, wracam i nie wiem czy ja dojadę, bo generalnie dziadek coś mi szwankuje i odkąd tylko wyjechałem z Megaparku, to po prostu nie ma mocy i strasznie nim szarpie. Wlekę się 40 mil na godzinę, a każda próba dodania gazu generalnie sprawia, że się w zasadzie nic specjalnie nie wydarza. Co prawda delikatnie coś tam przyspiesza, ale ta nierówna praca trochę mnie stresuje i no mam nadzieję, że uda mi się dojechać do chaty. Mam jakieś 70 km do domu, no może się uda. No dobra, zapraszam do filmiku, który załączam i tak to mniej więcej wyglądało. Coś więcej może napiszę w poście, bo tak teraz lecę, że tak powiem, z głowy. Więc nie będę się tutaj wymączał i tak za długo gadam. Trzymajcie się, pozdrawiam.